Nie patrzcie. Ale że zdrowo przypierdolił. To musiało boleć. Tyle typa. O Jezu, Jezu kochany. Matko, co to było? Ale dymu. Siemanko wszystkim z tej strony Sebo, ale żem zdrowo przypierdolił, naprawdę. Od serca mówię wam, jest chłopaki moc. Witam was w kolejnym filmiku. Ten filmik będzie dość wyjątkowy, specjalny, bo zaprzecza wszystkiemu, co można było zaprzeczyć sobie do tej pory na kanale Grom Blokos. Po pierwsze, primo, jak widzicie, zapewne, czym ja kurwa gram? Gram pistoletem maszynowym. Mówię, wziąłem sobie na próbkę, będziemy go nazywać Koliberek. Miał się kojarzyć z taką, jak można wam powiedzieć, wiecie, z czym ten się kojarzy? Ja już wam powiem, oglądaliście Facetów w czerni, a pamiętacie taką scenę, jak wychodzi ten pierwszy agent i daje temu drugiemu, temu właśnie Will Smithowi broń i on myśli, że on będzie miał taką wyjebaną giwerę, a wiecie co on mu daje? Takiego małego świerszczyka, pamiętacie? Jak on później przypierdol i w samochód z 15 metrów, właśnie. I ta broń to nazywa, jest właśnie tym świerszczykiem, także będzie ją nazywać albo koliberkiem, albo świerszczykiem. To zależy już od was, możecie sobie wybrać. Piszcie w komentarzach, czy ta broń będzie koliberek, czy świerszczyk. Naprawdę ta broń, ja nie grałem w nią wcześniej, kumpel do mnie napisał Sebo, weź sobie tego świerszczyka i go sprawdź sobie, jak się tą gra. Ale wiecie, pistoletem maszynowym nie za bardzo gromię, bo ja wiecie, karabin szturmowy, M4A1, kałach w łapie. I jest moc, prawda? Wiecie o co chodzi, nie będę już wam tłumaczył. To już 70 chyba, 6 filmik i znowu mam powtarzać konfiguracje tym podobne. Dlatego wzięliśmy sobie ten pistolet maszynowy. Akurat się składa, że mam wbite perki, te wszystkie na pro wbite. To tak będzie. Zdałem sobie szybkie rączki. Dałem sobie pewne celowanie. I jaki jest pierwszy jeszcze? Czekaj, to jest inne rączki. Pewne celowanie. Coś jeszcze było, czekajcie chwilę, moment, ja sobie przypomnę, pewne rączki. Chyba szybkie i szybkie przeładowanie, także przewincie sobie jeszcze raz wcześniej, trochę retard, psz, wracamy. Pewne ręce, zwinne rączki, szybkie przeładowanie, wziąłem właśnie sobie do tej broni wszystko na pro. Powiem wam szczerze tak, dla mnie taka rada, zagrajcie sobie, ale posłuchajcie Grumusia, ja wam powiem jak trzeba zagrać. Słuchajcie, nie zoomujcie tej broni, broń Boże kurwa, nie zoomować tej broni. Ładujcie z pewnego celowania. Tak mi się wydaje, że tu koleś dostał. Zamówiłem sobie Semtexa w KFC. Cwaniaczek widzieliście, raz mi zdjął, teraz drugi raz. Myślał, że zagampi się za biurkiem, to będzie ten klientów zgarnią. A tutaj ja zamówiłem sobie KFC z Semtexem i bum. Także wracamy do tego naszego świerszczyka. Słuchajcie, musicie sobie ten wziąć to pewne celowanie. I nie zoomujcie, napierdzielajcie normalnie z biodra. Ta broń jest niesamowita. Ona jest bugowana, prawdopodobnie zostanie poprawiona w pewnym patchu, tak mi się bynajmniej wydaje. Zobaczcie, jak tu koleś jest zdjął. No po prostu miód, cud, orzeszki, tak? Także ładna, pierdzielajcie z tego, z pewnego celowania. Ja wam mówię, że naprawdę fragi będą wchodzić wam jak w masło. Ja jak gromiłem sobie M4A1, to średnio wynik 29 tam ileś, a tu słuchajcie, ja sobie wchodzę spokojnie, tak na lajcie z 35, także normy unijne spokojnie możecie sobie wyrobić, nie ma jakiegokolwiek problemu. Także pozdrowienia dla Luczka, normy unijne, słuchajcie, ta broń naprawdę ma moc. Ten świerszczyk ma moc przede wszystkim. Także mówię, podstawowe ustawienia, jak ustawiamy, przypominam. Bierzemy sobie świerszczyka, bierzemy sobie tłumik, bierzemy sobie pewne celowanie, zwinne ręczki i szybkie przeładowanie. Wpieprzamy się na mapę i nie zoomujemy. Nie strzelamy tu ja błąd właśnie zrobiłem, niepotrzebnie Sebo. Trzeba z pewnego celowania napierdzieć. Zresztą będziecie widzieć w tym filmiku, to ja wam dokładnie wszystko powiem. Dobra, Modern Warfare 3, widzieliście, co to? Ja mówię, obiecywałem, że nie będzie W3 i nagle się pojawia na kanale. Tutaj, Sebo się puknij. Wiadomo, że będzie W3, tylko mówiłem, procesor mi się przegrzał. Już się odgrzałem, Desperados mi schłodził. Pszt! Wszystko naturalnie wróciło do swojego poziomu, także wszystko jest moc, panowie, wracamy z powrotem z MW3, z nowymi komentarzami. Wczoraj, jak widzieliście, zapewne kto jest aktywny na Steam, widział mnie, że prawie całe popołudnie spędziłem z MW3, także mam nowe materiały, nowe fragi, unijne normy zostały w pełni wykonane. Także wszystko jest git, wraca z powrotem. Muszę podziękować, w każdym filmiku będę dziękował, w tym filmiku też podziękuję. Dzięki wszystkim za pozytywne oceny, dzięki za łapki, za subskrypcje, za banery,
za co jeszcze wam dziękować. Wszystko, co można podziękować, to wam podziękuję. Tu ładna akcja, mi się bardzo podobała. Czekajcie, czy to jest ta akcja? Nie, to nie jest ta akcja. Chyba wcześniejsza była. No ale ogólnie powiem wam, że filmik nawet fajny. Lotnisko. Tego tłumiczkiem, ciasne pomieszczenia. No nic więcej nie trzeba. Tu koleś miał Lestenda. Kurde, menda jedna chciała mnie udupić, ale... Punkty i tak za to dostanę. Zdróweczko wasze, soko. Muszę tylko chupnę. Dlaczego ja mówiłem na początku, że to filmik jest standardowy? Pamiętacie, jak obiecywałem, że będą live komentarze, prawda? No i będą te live komentarze z MW3, z MW2, ale w międzyczasie, pomiędzy tymi grubymi, naprawdę wypasionymi filmikami, jak będę wam rzucał, będę chciał zapodać jeszcze wam pojedyncze komentarze. I co jeszcze? Dzisiaj wybieram się do sklepu. Sobie w końcu, wyobraźcie sobie Bayer, chciałem sobie zamówić z Allegro na kamerkę internetową Logitech HC270. Wpiszcie sobie YouTube. Zobaczcie, nawet dobra jakość, naprawdę w HD nagrywa 720p za 80 zł. I tak sobie myślę, zanim ja zamówię, zanim to przyjdzie, bo to święta. Wiecie, ile to się czeka, prawie półtora tygodnia albo tydzień, zależy jeszcze kiedy wyślę. A ja sobie wchodzę wczoraj do MediaMarkt, patrzę, a tam centralnie naprzeciwko mnie zestaw, kamerka internetowa, moja kochana Logitech C270, moja wymarzona, gdzie będzie moją widać facjatę w 720p, chociaż wiem, że prawdziwi FPS-owcy oglądają 240p, także zapierdzielam dzisiaj truchcikiem do MediaMarktu, do tego zestaw słuchawkowy, no kurwa, nic więcej nie trzeba, będę drugi rok, zapuszczę brodę, okularki mam już, także będziemy rok. Będzie u nas hardkorowo, troszkę. Także, o to właśnie ta akcyjka, ta mi akcyjka bardzo się podoba. Widzieliście, jak fajnie opuściłem sobie Sentexa, później się do nich wpiłem. Zobaczcie, co ten broń wyprawia. To naprawdę, mówię, chłopaki, mam moc, spróbujcie nią grać. Ja wiem, że to jest trochę nobowskie, ten taki pistolet maszynowy. Mi się osobiście nudzi takie gromienie. Wiesz, biegasz całą, wiecie, arenę i tylko na pewnym celowaniu napierdalasz w kolesi. No trochę hardkorowo wam powiem. Ale ja nie, później wróciłem z powrotem do swojej M41 do Kałacha. Wbijam właśnie złoto do Kałacha, także nie ma tam jakiegoś wielkiego szpanu. Podreperowałem sobie tylko trochę statystyki, bo miałem troszkę zaniżone. To jest dobra akcja, naprawdę to mi ładnie wyszło. Popatrzcie, zmieniłem sobie, miałem gloczki zapasowe. Dobrze, że ten klient obok mnie trupa udawał. Wziąłem sobie od niego UMP. Przeładowałem elegancko wszystko i tu pociągnąłem jeszcze kilka fragów, także widzicie, czasami warto jednak ten łeb schować pod tym drzewkiem, chwilę przeczekać. Wszystko i Reapera jeszcze sobie wbiłem, także moje skillstreaky były 5, 7 i 9, tak? Dobrze mówię, 9. Także, ale się nagadałem, ludzie kochani, wszystkie, ten flow, musi być moc, wszystko jest. Także wbiłem sobie helikopterka, wbiliśmy tutaj Reapera i to będzie chyba jeden z pierwszych komentarzy z jak mam powiedzieć, ze smutnym zakończeniem, tak? Nie będzie z amerykańskim happy endem, tylko będzie ze smutnym zakończeniem, ale kilka będzie w mojej głównej roli. Także takie, wiecie, pół na pół, 50-50. Mam nadzieję, że wam ten filmik się spodobał, że nie zamulałem. Dlaczego nie zamulałem? Że wam pokazuję, dlaczego nie zamulałem. Oj, upa, jest godzina 8. Tak, właśnie, jestem akurat po nocce, także najlepsze fragi wpadają właśnie po nocce, uwierzcie mi. O, także ja kilka w roli głównej z laptopikiem wysyłałem filmik na YouTube'a, także dzięki ludziska za obejrzenie tego filmiku. KD też w miarę przyzwoite, także trzymajcie się, strzałeczka, jest moc!